Mówimy, czy mówimy o emigracji na stałe, czy jakiejś tam czasowej na kilka lat. Oczywiście ta czasowa na kilka lat nie jest absolutnie niczym złym, bo ludzie po prostu chcą się dorobić dla własnego dobrobytu. Ale nie możemy też potępiać drugiej rodzaju emigracji, czyli na stałe. Nie jest to do końca patriotyczne, ale potępiać tego też nie możemy. Że Polskę trzeba kochać i swoje państwo trzeba kochać, no trochę tak, ale właśnie tak jak pan przed chwilą powiedział, jest tak, że od dziecka w zasadzie nie uczono nas, oprócz tego, co było w domu, jakiegoś większego patriotyzmu w szkole, w zasadzie jeszcze bardziej oddaliśmy się od państwa niż mogliśmy. I teraz jest tak, że każdy z nas w zasadzie bardziej nie lubi tego rządu niż go lubi. I ja się zastanawiam sam, nie umiem odpowiedzieć sobie w tym momencie na pytanie, czy na przykład poszedłbym w tym momencie walczyć za Polskę, bo musiałbym wtedy zastanowić się, za co będę walczył tak naprawdę. Czy to są ci ludzie, którzy są moimi rodakami i za nich będę walczył, czy będę walczył za 25 lat, no w moim ocenie bardzo źle prowadzonych rządów, ogromnych długów państwa, źle prowadzonej administracji. No wszystko, co było w mojej opinii, było słabe. I zastanawiam się, czy to byłaby walka właśnie za rodaków i za mój naród, czy to byłaby walka za te elity, żeby sobie żyły dalej. Maria Legutowska, chciałam podać przykład zupełnie inny, a mianowicie nie ze swojego punktu widzenia chcę na to spojrzeć, tylko z punktu widzenia swojego syna, który został wychowany w Niemczech, tam ukończył edukację w zakresie szkoły podstawowej i średniej, maturę zrobił, zarówno jedną, jak i drugą, i na studia przyjechał do Polski, skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i tu został i powiedział, że tam nie wróci. Także przykład zupełnie odwrotny. Jeżeli mogę dopytać, to jakie podawał jakieś motywy tej decyzji? Ja jestem starą emigracją, bo wyjechałam w 1985 roku. Wtedy miałam, no na pewno starsza byłam niż niejedna osoba tu, 27 lat miałam, może 25 właściwie, bo trochę wcześniej jeszcze pod koniec studiów wyjechałam, ale zupełnie z innego powodu, nie z powodu zarobkowego, ponieważ kończyłam kierunek taki, że i wtedy i obecnie pracę mogę znaleźć, a mianowicie w ogrodnictwie, bo Wydział Ogrodniczy na SGGW ukończyłam. Powodem była zupełnie inna sprawa, mianowicie trochę może tło osobiste, ale również i sytuacja, jaka wtedy była, to taki był powód mojej emigracji, ale tu mogłabym dużo mówić, ale nie chcę Państwa zanudzić. A syn dlaczego zdecydował się jednak zostać w Polsce, bo to jest ciekawy wątek. W momencie, kiedy przyjechał tu na studia, powiedział, że tu jest jego miejsce, ponieważ został wychowany w duchu polskim, zarówno język niemiecki, jak i polski zna jednakowo, to znaczy dwujęzyczny jest, i powiedział, że tu jest jego miejsce. Czyli przemyślana decyzja. Oczywiście dziwią się bardzo jego koledzy i koleżanki, którzy razem z nim studiowali, dlaczego on właśnie coś takiego robi. Dla nich to było niepojętne w ogóle od samego początku, jak tu zaczął studiować. I wiele osób po ukończeniu studiów wyjechało z kolei tam, gdzie on się wychował, czyli do Niemiec. Dziękuję bardzo za ten pozytywny przykład, czyli jak widać w Polsce można też czuć się jak dobrze. Najbardziej. I nie zarabia wielkich pieniędzy, nie jest to tajemnicą, 2100 zł i pracuje na stanowisku księgowego w firmie Bayer w Gdańsku, bo w tej chwili w zeszłym roku przeprowadził się do Gdańska, tam wynajmuje mieszkanie i żyje może nie aż tak bardzo bogato, jak mogłoby to być, ale jest zadowolony. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, że wyjeżdżają ludzie bezideowi, jakby tak trochę dziwnie to brzmiało, bo na przykład w Londynie Polacy się świetnie zorganizowali, mają jakieś tam, startują w wyborach do tam rad dzielnic, zbierają na woś, wysyłają sobie świąteczne paczki, jakby robią coś, żeby ta wspólnota w Londynie trwała i była w miarę zorganizowana. Więc powiedziałbym, że to są nawet ludzie bardziej ideowi i bardziej patriotyczni niż na przykład ci, co zostali i cały dzień siedzą na fotelu, bo im się nic nie chce. No. Możemy zrobić sobie taki eksperyment i zadać pytanie o trzech Polaków, którzy najbardziej rozsławili Polskę w świecie. Możemy to sformułować największych Polaków. I obawiam się, że w wielu przypadkach może być odpowiedź Chopin, Mickiewicz, Curie, Marie Curie. No i tu dochodzimy do konkluzji, że oni wszyscy byli emigrantami. No i czy oni realizowali wielką ideę? Realizowali ideę patriotyczną w ogromnym przykładzie.
Więc tutaj bym tak samo chociażby przenosząc już to tam, odlatując takich no powiedzmy wyżyn ideowych i poezji i tak dalej do życia codziennego, na przykład świetnymi patriotami i takimi wielkimi ludźmi reklamującymi Polskę są ludzie, o których wspominał pan poseł. To znaczy ludzie, którzy po prostu tam uczciwie pracują i robią nam markę jako dobrych pracowników, czasem nawet pracodawców. Więc to też jest patriotyzm i to też jest robienie no, dobrze tej naszej wspólnocie, tej wielkiej wspólnocie narodowej. Chciałam teraz zapytać o skutki gospodarcze emigracji. Ja tutaj mam przygotowanych parę takich najważniejszych skutków i je wymienię. Chciałam was zapytać, czy waszym zdaniem one nie są trochę przesadzone, czy rzeczywiście są tak poważne, jak eksperci i badania wskazują. Przede wszystkim główny skutek to utrata siły roboczej, wykształconej kadry, opóźnienie rozwoju gospodarczego, starzenie się społeczeństwa, ponieważ brak młodych kadr spowoduje brak jakichkolwiek możliwości zabezpieczenia socjalnego i nie będzie miał kto pracować na emerytury, służbę zdrowia i inne tego typu świadczenia. Niższy wzrost gospodarczy, mniejsza konsumpcja, mniejszy potencjał rozwojowy, wyższe wydatki socjalne, mniej przełomowych idei, pomysłów, kreatywnych przedsiębiorców i innowatorów, ponieważ jak już wspomnieliśmy, wyjeżdżają głównie ludzie najbardziej kreatywni i najbardziej przedsiębiorczy. Spadek liczby urodzeń w Polsce o kilkadziesiąt tysięcy rocznie, a także przyspieszanie się procesu starzenia społeczeństwa, o którym już wspominałam, na który zresztą nie jesteśmy przygotowani, ponieważ rozpadają się rodziny wielopokoleniowe, co doprowadzi do konieczności zapewnienia opieki osobom starszym, a u nas praktycznie ten system, rynek usług dla osób starszych nie istnieje i dopiero musi się rozwinąć. Poza tym, co jeszcze tutaj mam? Te transfery finansowe, też bardzo istotna sprawa, które się zmniejszają, więc de facto coraz mniejsze korzystne skutki nasza gospodarka z tego tytułu odczuwa. Poza tym coraz więcej osób podejmuje decyzję o osiedleniu się za granicą na stałe. I to tam będą odprowadzać podatki, tam będą płacić składki emerytalne i tam będą pracować, przyczyniając się do dobrobytu tych gospodarek, a nie Polski. Także chciałam was zapytać, czy rzeczywiście te skutki emigracji są takie dotkliwe? Czy waszym zdaniem są one w ogóle niebezpieczne dla naszego kraju przede wszystkim? Bo to chyba o to chodzi, tak? Czy to już jest problem na tyle duży, że należy mu przeciwdziałać? Czy może jest troszeczkę przesadzony i rozdmuchany przez media? No oczywiście wyjeżdżają ludzie kreatywni, ale tak naprawdę oni nie mają takiej pracy, w której mogliby się realizować w Polsce. Dlatego wyjeżdżają, no po prostu. Czyli piłeczka jest po stronie państwa polskiego de facto, żeby coś z tym zrobić. Najbardziej bolesne jest to, że wyjeżdżają ludzie, którzy mogą coś z tym zrobić, którzy mogą, tacy jak my, którzy chyba chcą zmienić ten kraj na lepsze i oni wyjeżdżają. I właśnie tutaj o to mi chodziło z tą ideą, że oni wyjeżdżają, Polskę zostawiają taką, jaka jest. Może prześlą jakieś pieniądze swoim rodzinom, swoim bliskim, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zmieniać to, co się dzieje. Czy to jest ustrój polityczny, czy to jest ustrój gospodarczy, czy nasza mentalność, bo to też jest ważne, żeby bardziej nas otworzyć. Czy to nie wiem, na tolerancję, tylko taką tolerancję we właściwym tego słowa znaczeniu już chyba nie będę musiał wyjaśniać. Dziękuję bardzo. No już w ogóle nie popadałbym w taką pułapkę myślenia, że jak ci imigranci będą tu wysyłać pieniądze, to nas trochę podratują. No. Wietnam istnieje tylko dlatego, że emigranci wysyłają do Wietnamu twardą walutę i od no już będzie dobre 30-40 lat, odkąd w Wietnamie się nie zmieniło absolutnie nic i dalej jest krajem trzeciego świata, więc jeśli my tutaj nic nie zrobimy, to te pieniądze od imigrantów absolutnie w niczym nam nie pomogą. Jeden z pierwszych internetowych argumentów, że mamy 17 miliardów z zagranicy, no ale to jest bardzo naiwne myślenie pod tym względem, że jakby ci ludzie byli tutaj, to tych miliardów byłoby dużo więcej z tych ludzi tutaj i z ich pracy i z ich dóbr, które by wytworzyli. Chciałam poddać pod dyskusję parę takich pomysłów, które udało mi się wynaleźć. Na przykład w Irlandii Krajowa Rada Młodzieży dopomina się już od dawna o mianowanie ministra odpowiedzialnego wyłącznie za sprawy migracji oraz kontakty z Irlandczykami za granicą, czyli takie jakieś próba konstruowania rozwiązań politycznych, które będą skupione na tym problemie, a cały czas mówiliśmy, że ci nieszczęśni politycy są tak naprawdę tutaj obarczani głównie za, na pewno w dużej mierze zresztą słusznie, za po prostu za ponoszenie odpowiedzialności za ten problem. Być może to jest dobry pomysł, takie ministerstwo do walki z tym problemem. Chciałam was zapytać, jak się na to zapatrujecie.
Inny pomysł to na przykład wprowadzenie płacy minimalnej zróżnicowanej w poszczególnych województwach, ponieważ jak już udało nam się wcześniej określić, to głównie wyjeżdżają ludzie ze ściany wschodniej, z Podkarpacia, z Podlasia. Być może jeżeli płaca minimalna nie obowiązywałaby na jednakowej wysokości w całym kraju, a była dopasowana do warunków gospodarczych w poszczególnych województwach, pomogłoby to przeciwdziałać temu problemowi. Co myślicie o tym? Albo na przykład inny pomysł, czy strategie rozwoju województw na lata 2014-2020 biorą pod uwagę w swoich diagnozach czynnik utraty potencjału rozwojowego z powodu emigracji i czy ma to swoje odzwierciedlenie w nowych celach operacyjnych i przyjmowaniu projektów do dofinansowania? Czyli de facto, czy województwa coś robią, żeby przeciwdziałać temu problemowi, na przykład zatrudnianie stażystów z wyższym wykształceniem w projekcie finansowanym ze źródeł publicznych, jakieś właśnie ułatwienia dla młodych ludzi na tym poziomie, finansowane z tego szczebla. A propos tego ministerstwa irlandzkiego, no, jak się pewnego publicysty z Litwy spytano, co ma zamiar zrobić Litwa z narastającą imigracją, to on odpowiedział, pewnie powołamy jakiś komitet, u nas zawsze powołuje się komitet. No to dobra, no powołają sobie komitet, powołają sobie ministerstwo, powołają pełnomocnika i dalej będzie tak jak było. No. Bez jakichś rozwiązań systemowych, nieważne ile tych urzędów, czy akcji, czy czegoś takiego powołamy, to tak zawsze skończy się tym samym. Myślałem, szczerze mówiąc, że po Ministerstwie Rybołówstwa nic mnie nie zdziwi, się myliłem, więc to jest naprawdę fantastyczny pomysł, ale to raczej jest folklor polityczny, no bo chociażby Ministerstwo Rybołówstwa w Polsce, które funkcjonowało 2 lata, jakoś chyba rybołówstwo nie zmieniło, więc raczej to tak nie działa, że zrobimy jakieś ministerstwo i nagle wszystko się ułoży. Znaczy, co do tych rozwiązań, ja byłbym sceptyczny co do możliwości zatrzymania emigracji takiej, powiedzmy, masowej. Bo tutaj jest przyczyn tak dużo i po prostu nie mamy na nie de facto wpływu, nie zatrzymamy tego ruchu. Moglibyśmy go tylko zatrzymać tak naprawdę zamykając granice. No to jest, powiedzmy, no, w dzisiejszych warunkach ani mądre, ani możliwe. Moim zdaniem priorytetem tego, o czym powinniśmy tutaj, o czym myśleć w kontekście zatrzymania emigracji, jest to, jak zatrzymać najlepszych. Tutaj byłyby kwestie różnego rodzaju ulg, ułatwienia powrotów. To powinno być kluczem, bo nie możemy się dekoncentrować na ta polityka walki z emigracją nie może być taka rozwodniona. Moim zdaniem musimy się nastawić na to, że tego ruchu de facto nie zatrzymamy, możemy go tylko ograniczyć i dobrze, żebyśmy go ograniczyli tam, gdzie no, jakiś ubytek może być, no, ten ruch jest najbardziej szkodliwy dla nas. To Ministerstwo do Spraw Imigracji jest cudownym pomysłem. Moim zdaniem przydałby się jeszcze Rzecznik Praw Imigrantów i może jakaś komisja do spraw badania. To też byłoby dobre. Sądzę, że zrobienie dodatkowej administracji, na którą trzeba ułożyć dodatkowe pieniądze podatników, a nie lepiej je rozlokować lub nawet zmniejszyć te podatki, żeby nie trzeba było tak dużo ich zabierać, są nieco lepszymi pomysłami. Tu pani rzuciła ciekawy pomysł płacy minimalnej w różnych województwach. Czy to jest taki nieco republikański pomysł, który jest ugryziony z zupełnie lewicowej strony, czyli tak jakby w ogóle to, żeby województwa mogły robić, miały więcej swojej władzy, żeby mogły same ustalać część podatków, na przykład w niektórych województwach mogły być podatki delikatnie niższe, można byłoby tym balansować, to jest w ogóle dobry pomysł. Czy ja w ogóle nie jestem zwolennikiem płacy minimalnej, więc sama ta idea mi się nie podoba, ale oddać województwom nieco więcej samorządu, by mogły nieco lepiej same balansować podatkami i różnymi tego rodzaju wydatkami, no to jest ciekawy pomysł. Dla mnie największym problemem i największym wyzwaniem jest zmiana światopoglądu ludzi, zmiana ich wartości. Warto ich zachęcić do tego, żeby zostali w Polsce i próbowali zmienić ją na lepsze, bo jeżeli oni tego nie zrobią, jeżeli nie zrobią tego młodzi, to ci starsi, właśnie przysłowiowi siedzący w fotelach całymi dniami, tego na pewno za młodych nie zrobią. Jeżeli młodzi ludzie nie wezmą tej piłki w swoje ręce, czy tej pałeczki w swoje ręce, to tak naprawdę ta Polska albo będzie trwała w tej stagnacji, albo jeszcze bardziej podupadnie. I wszyscy będziemy musieli stąd wyjechać. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałbym się odnieść do tych ulg dla emigrantów, którzy chcą powrócić do kraju. Dlaczego ja ze swoich podatków, kiedy mieszkam w Polsce, zarabiam mniej niż taki człowiek, mam mu jeszcze dopłacać do tego, żeby on powrócił do kraju, kiedy zarabiał w funtach w Wielkiej Brytanii? No to jest troszeczkę niesprawiedliwe i nielogiczne. Dziękuję pięknie. Może tak szybko o tej płacy minimalnej. Jak ktoś pracuje na śmieciówce, to nawet o pracy minimalnej nie ma co marzyć, bo ja pracowałem za 6 zł za godzinę i płacy minimalnej bym z tego nawet nie wycisnął.
A co do tego, żeby przekonywać młodych ludzi, żeby zostali, no ideałami ich nie nakarmisz. Jak rzucisz im ideały, żeby zostali, no to najwyżej mogą się trochę pośmiać i tyle. Jeśli już mamy ich przekonać, żeby zostali, no to właśnie ta firma na próbę, nie wiem, jakieś, że płatne staże w ogóle. Już znam tyle osób, które siedzi na bezpłatnych stażach od 2 lat, że to aż śmieszne. No. Tutaj są jakieś rozwiązania, żeby na początku mieli jakąś pracę, a nie ideały. Wszystko się zaczyna od kształtowania tego, co mamy w głowie. Nie tego, co zarobimy, co przepracujemy, tylko od małego powinniśmy być wychowywani tak, żeby starać się zmieniać w Polsce to, co może być lepsze, tak? Co jest złe, co dostrzegamy, że nie wychodzi. Powinniśmy być tak wychowywani, tak kształtowani, czy to przez różne działalności, fundacje, może rodzinę, to chyba jest podstawa, żeby walczyć o dobrobyt w Polsce, a nie uciekać za granicę do tego dobrobytu, no bo nigdy ich nie dościgniemy. No mamy ile lat przewagi mają nad nami? 30, 20, nie mam pojęcia. No ale jeżeli będziemy tam uciekać, to będziemy tą przewagę jeszcze zwiększać. Czy waszym zdaniem u nas jest jakoś rzeczywiście szczególnie źle z tą emigracją? Czy jesteśmy taką zieloną wyspą, z której wszyscy chcą uciekać? Czy może w dobie tego kryzysu i tego wszechobecnego bezrobocia panującego w Europie, to jest powszechna tendencja i młodzi ludzie z całej Europy gdzieś tam próbują szukać dla siebie miejsca i odnaleźć swojej drogi? I chciałam podać tylko parę przykładów pod dyskusję. Z Litwy w ciągu ostatnich 5 lat wyjechało ponad 600 tysięcy Litwinów. Na Litwie obecnie mieszkają niecałe 3 miliony obywateli, więc jaka to jest skala. W Portugalii w 2013 roku wyjechało rekordowo wiele, 100 tysięcy młodych Portugalczyków. Młodych, czyli osób w wieku od 15 do 34 lat. 100 tysięcy. Ten kraj liczy niewiele ponad 10 milionów obywateli. Wielka Brytania w latach 2009-10 wyjechało stamtąd 64 tysiące Brytyjczyków z Wielkiej Brytanii, tak? Gdzie wydawałoby się, że dla nas jest to ta taka ziemia obiecana, a być może jednak nie do końca. Młodzi Włosi przed 40 masowo przenoszą się z kolei do Wielkiej Brytanii. Ta liczba wzrosła aż o 81%. A w 2011 roku opuściło Włochy 60 tysięcy osób. Obecnie jest to około 100 tysięcy, a to jest niepełne, ponieważ Włosi nie zgłaszają się do urzędów i wiemy tylko mniej więcej o połowie skali tego zjawiska, także można przypuszczać, że 200 tysięcy realnie wyjeżdża. W Irlandii w ciągu ostatnich 4 lat wyemigrowało 300 tysięcy osób, dlatego chcą zakładać ministerstwo i jakoś temu zjawisku przeciwdziałać. Więc chciałam was zapytać, czy biorąc pod uwagę dane z tych wszystkich krajów, czy od nas wyjechało w 2013 prawdopodobnie 500 000 osób. Więc jeżeli patrzymy na liczby absolutne, to w ciągu jednego roku pół miliona jest to największa liczba w Europie. Ale czy to jest jakieś zjawisko naturalne, czy to jest część pewnego procesu, czy rzeczywiście jest u nas aż tak źle, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji? Co o tym myślicie dalej? Tak, jest aż tak źle. A według mnie nie powinniśmy się martwić, jak jest na Litwie, jak jest w Portugalii, jak jest we Włoszech, bo mamy tutaj orła białego, a nie herb Republiki Włoskiej. O tym należy pamiętać. A poza tym z Włoch uciekają ludzie, którzy mieszkają na południu biednym. Pamiętać trzeba o tym, że jest ono opanowane przez socjalizm i łożą na Włochy południowe, Włochy północne, bogate regiony takie jak Wenecja, załóżmy. No i ci ludzie właśnie uciekają tam dlatego, że w ich regionach dzieje się tak źle. Poza tym dochodzą do tego działalności przestępcze jak mafia. No ale powinniśmy się raczej martwić Polską, a nie Włochami. Ja chciałam nawiązać do pani pytania, a mianowicie, czy w Polsce jest aż tak źle? Ja myślę, że młodzi Polacy mają większe ambicje i aspiracje i dążą do tego, żeby osiągnąć coś, co im się wydaje, że gdzieś otrzymają. To nie zawsze się sprawdza w życiu, sama to wiem z własnego punktu widzenia. Te aspekty, które chciałam w życiu wykorzystać, nie dałam rady, ponieważ w zestawieniu z życiem w danym kraju nie zawsze się to po prostu udaje, z różnych powodów. Nie będę tu przytaczać dokładniej powodów dlaczego, ale tak właśnie jak powiedziałam na początku, że w większości młodym ludziom się wydaje, ja też byłam młoda kiedyś i też mi się wydawało, że coś gdzieś jest inaczej i w zestawieniu z życiem dopiero przekonałam się, że to wygląda podobnie tak samo jak i u nas. A żeby jeszcze dodać, to chciałam powiedzieć, że w większości ze szkoły średniej mojego syna, właśnie Niemców młodych, jego kolegów, koleżanek wyjechało na studia do innych krajów
nie studiowali na terenie Niemiec, tylko wyjechali nawet do Australii. Kilka osób wyjechało, po całej Europie się rozjechali i tam zostaną. Także ten problem emigracyjny w Niemczech również podobnie się przejawia, jak i w Polsce. Może inaczej podają to dane statystyczne, ale ja z obserwacji wiem na konkretnych przykładach, a tych przykładów znam wiele, wygląda inaczej zupełnie. Emigracja będzie, tak? Otworzył się rynek pracy, można emigrować, jak tutaj powiedział pan, że to jest coś absolutnie normalnego i zawsze ludzie będą emigrować, będą myśleli, że trawa po drugiej stronie płotu jest bardziej zielona. No. A ja bym teraz spojrzał na Niemcy. Niemcy kiedyś straszono, że tam wszyscy będą Turkami, w ogóle Turcy ich zaleją, straszne i wszyscy się będą nazywać Ahmed. I teraz się nagle okazało, że w 2013 więcej Turków z Niemiec wyemigrowało z powrotem do Turcji, niż emigrowało do Niemiec, bo już trzecie pokolenie Turków się dorobiło i uznało, że oni chcą sobie wrócić do kraju. I tak jest z bardzo wieloma krajami, że trzecie pokolenie chce wracać, więc no, mogę powiedzieć, że to raczej będzie kwestia czasu, kiedy będziemy mieli ten powrót, bylebyśmy tylko przygotowali jakąś bazę, żeby ci ludzie mieli gdzie wracać. Znaczy ja chciałbym tylko, żeby nie porównywać bariery tak jakby środowiskowej, kulturowej, którą musi przełamać Turek przyjeżdżający do Niemiec niż Polak przyjeżdżający do Niemiec, bo to są po prostu dwa różne światy. Nie dziwię się, że taki Turek, mimo że dobrze zarabia, woli jednak wrócić do swojego państwa niż Polak, który ma w zasadzie Europejczyka obok Europejczyka. Wszyscy w zasadzie według niektórych koncepcji niedługo będziemy jednym krajem, więc tym bardziej nie porównywałbym po prostu tych dwóch przypadków. Ja mówiłem o trzecim pokoleniu Turków, czyli już od trzech pokoleń mieszkają w Niemiec. Oni są tak zniemczeni, że mówią po niemiecku, a nie mówią po turecku. Jeżeli będziemy czekać do tego trzeciego pokolenia, to nie zostanie tutaj nikt, kto zmieni coś, żeby to trzecie pokolenie miało jakąś realną szansę na przeżycie w tym kraju. No, a poza tym to też leży trochę w naszej świadomości, że wmawia nam się od dzieciństwa, że na Zachodzie jest lepiej i dlatego tak sądzimy, dlatego próbujemy tego liznąć. No, ja sam jestem tego przykładem, no bo chciałem tam pojechać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Pojechałem tam na miesiąc, zobaczymy jak będzie dalej, ale na stałe na pewno chcę mieszkać w Polsce. Dziękuję. Tradycyjnie wszystkim serdecznie dziękuję. Kończą się nasze dwie godziny i przede wszystkim dziękuję tym, może ktoś nas oglądał, ktoś nas słuchał gdzieś tam na emigracji. Parę głosów usłyszeliśmy, przeczytaliśmy na czacie. Ja bym chciał zapowiedzieć bardzo krótko to, co nas czeka w najbliższych tygodniach. W przyszłym tygodniu trochę odmiana jest, ponieważ jest sesja sejmowa i są kłopoty z salą w środę, a więc zapraszam we wtorek i we wtorek będzie zupełnie coś innego, dlatego że te wszystkie dotychczasowe debaty, ja starałem się, aby one były debatami takimi na ponadpartyjnymi, aby no, tu część z Państwa przedstawiało swoją przynależność czy partyjną, czy do określonych organizacji. Natomiast staraliśmy się dyskutować w sposób w miarę apolityczny. Natomiast w przyszłym tygodniu, we wtorek, zupełnie odwrotnie. Znaczy czysto polityczna debata, starcie pomiędzy dwoma młodzieżówkami, pomiędzy młodzieżówką Kongresu Nowej Prawicy i młodzieżówką Twojego Ruchu. Daria będzie wówczas, nie będzie prowadziła, bo byłaby stronnicza na pewno, więc będzie, a poza tym musi zasilić jedną ze stron ze sobą tutaj dyskutujących ostro, a więc poprowadzi zupełnie ktoś inny, neutralny, niezwiązany z żadną partią. Co więcej, być może rozmawiamy o tym, aby wzmocnić obie drużyny prominentnymi postaciami znanymi z pierwszych stron gazet czy telewizji, zarówno po stronie Kongresu Nowej Prawicy, jak i po stronie Twojego Ruchu. Natomiast pozostałych to będą dwie drużyny. Natomiast zapraszam, chyba możemy nie... Tak, wszystkich innych zapraszam. Jeszcze mamy nie do końca przedyskutowaną formułę, ale pewnie zrobimy tak, jak to często bywa gdzieś również w programach telewizyjnych, że wszyscy goście będą mieli możliwość wzięcia udziału poprzez zadawanie pytań, czy
czy włączenie się do dyskusji, natomiast co do zasady będzie to polityczna debata dwóch młodzieżówek. Natomiast za dwa tygodnie wracamy do normalnego, już normalnej dyskusji, ale też z pewnym aspektem politycznym, dlatego że to będzie już początek września i rozpoczynają się rejestracja komitetów, różnych komitetów związanych z wyborami samorządowymi. Okazuje się, że bardzo wielu młodych ludzi będzie chciało gdzieś w tej polityce na szczeblu samorządowym uczestniczyć. I roboczy temat debaty będzie młodzi w polityce. Młodzi w polityce i tą debatę będę starał się zrobić właśnie na samym początku września, wtedy, kiedy jeszcze te komitety nie będą zarejestrowane, aby uchronić się od możliwych później zarzutów Państwowej Komisji Wyborczej, że ta debata transmitowana przez Sejm będzie stanowiła jakąś formę agitacji wyborczej jakiegoś takiego czy innego komitetu. A więc może też ważny temat, bo ktoś powiedział na początku, że to w Polsce tak, tylko politycy, ci, którzy chcą być w polityce, zostają. A więc wobec tego zobaczymy, jak ci, którzy chcą zostać w Polsce, chcą zostać politykami, co myślą o wyborach, o starcie, o swojej karierze w polityce i tym, co mogą zrobić właśnie na tym najniższym i w zasadzie najważniejszym szczeblu politycznej kariery, a więc przede wszystkim w swoich środowiskach, w samorządach. Ja chciałam wam bardzo podziękować. Jak zwykle dyskusja była bardzo ciekawa, ale dzisiaj zwracam się szczególnie do tych osób, które mam nadzieję, że gdzieś tam nas oglądają albo słuchają, szczególnie poza granicami Polski, ponieważ wrzuciłam ogłoszenie o tym, że ta debata się odbywa na 10 różnych grup na Facebooku, bo dzisiaj siłą rzeczy media społecznościowe są takim najczęstszym źródłem porozumiewania się. I ta informacja dotarła do Polaków w Ameryce, w Londynie, w Berlinie, w Hiszpanii, w Austrii, w wielu krajach. Mam nadzieję, że oglądając nas, może troszeczkę jakiegoś optymizmu czy nadziei w nich zasialiśmy, ponieważ bardzo często pojawiały się z ich strony głosy, że najgorsze jest to, że w Polsce nikt się ich losem nie przejmuje, że my o nich w ogóle nie myślimy. I chciałam powiedzieć, jeżeli ktoś nas ogląda, że myślimy, że mówimy, i że jest to bardzo ważny problem i chyba należy się najbardziej cieszyć z tego, że młodzi ludzie chcą o tym dyskutować i jak widać duża część z nich chce zostać też w Polsce, żeby pracować na rzecz tego, żeby było lepiej, żeby tym, którzy są za granicami, chciało się do nas w ogóle wracać. Także mam nadzieję, że jakiś optymizm jednak z tej dyskusji wypłynął. Bardzo wszystkim dziękuję, szczególnie tym osobom, które zabierały głos z Norwegii, Austrii, Hiszpanii. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, a na koniec poseł Dębski jeszcze. Dziękuję. Ja natomiast żywię nadzieję i z ufnością patrzę w przyszłość, widząc was tutaj, naprawdę, bo tutaj te głosy, które się pojawiły, były bardzo fajne. Mam nadzieję, że nie odpuścicie tej polityki właśnie, że będziecie się interesować, bo tu poglądy polityczne nie mają znaczenia. Kto w co wierzy, kto w co nie wierzy, jakie są te rzeczy związane ze światopoglądem. Tu chodzi o nasze być albo nie być. Tu chodzi o to, że na przykład w tym roku umrze znowu więcej osób niż się urodzi w kraju. To oznacza, że za 100 lat będzie poważny problem. Więc was cała nadzieja w osobach, które zostały jednak i które myślą w ten sposób, jak wy myślicie. Chcę zostać, chcę coś zmieniać, no chcę coś robić. My oczywiście próbujemy, natomiast no, arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. No tutaj rządzi koalicja i wszystko, co ustali koalicja, to się dzieje. Przyszła koalicja, zobaczymy, czy otworzy oczy szerzej na sprawy młodych ludzi, którzy mogą wyjechać, ale jednak mogą zostać, czy coś im zaoferuje. Tak, 2 godziny skończyliśmy dzisiejszej debaty, natomiast tak jak zawsze powtarzałem, jestem do waszej dyspozycji, jestem do państwa dyspozycji w ramach Polski 2.0 twojego Sejmu. Zapraszam wszystkich i do dyskusji ze mną, do spotkania. Jeżeli ktoś z państwa zechce przyjść do Sejmu, czy porozmawiać, podyskutować, czy zwiedzić Sejm, Polska 2.0 i twój Sejm, jesteśmy do dyspozycji. Dziękujemy bardzo.